Tu turbina ta. A Hondon Civic, oglądacie Państwo, do ogromu 36, Adam Gorzyński, Filip Wąsowicz. Zobaczymy, jak w tej walce poradzą sobie, kto będzie górą, czy przedni napęd, czy tylni napęd. Kina pierwsza. Krzysztof Dzieniewicz. Dlatego pojawia się 36 rubów do pańskiego.
za chwileczkę przełożymy 35. Różne techniki pokazywania na zakręcu. Zobaczymy, kto będzie szybszy. Po pierwszym. Zupełnie nowego. 3 dni temu, jak widać, nie chcę wyspać. Już ta przewaga jest naprawdę spora. Zobaczcie Państwo, w tym momencie jest na słupką, że będziecie się raz, dwa, trzy, cztery sekundy, była już różnica. To jest bardzo, bardzo dużo. Ratusza, aktualny rajdowy wicemistrz Polski Zachodniej. Z drugiej strony Opel Astra, za chwilę dojrzę, kto tam siedzi za kierownicą. I oczywiście na prawym, bo Tomka Wińskiego pilotuje Laura Nawrocka. Wiecie Państwo, że nie jadą sami, to jest załoga kierowca i pilot, obaj równie ważni. Już Tomek na trasie, a z przeciwnej strony 41 Tomek Jędrzejczak i Anna Jędrzejczak, czyli dwie załogi mieszane. No teraz to widać gołym okiem, tutaj jest sama kalkulowa. Ale Tomek Wiński ładny, bardzo ładny, dobry, bardzo szybki, ale Tomek Jędrzejczak. Nasz klubowy kierowca Atomu Klubu Koszańskiego, Krzysztof Konior, Michał Sagun. Wprawdzie pochodzą z Nowogardu, ale jeżdżą właśnie w naszych barwach. Jeżdżą ten cykl już od jakiegoś czasu. No, zobaczymy. Ach, Krzysiek tutaj na tym nawrocie bardzo szeroko, jakby nie było baza do rajdówki prawdziwej. Zresztą to jest rajdówka. Ma klatkę, ma całe wyposażenie. Coś albo Krzysiek zrobił gdzieś błąd, albo ta Astra spisała Opel Astra w wersji kombi na straty. A to wyglądało, że byli całkiem równo. I zobaczcie, znowu są całkiem równo. Astra wygrała, no właśnie, jaka niespodzianka. Opel Astra w kombi. Zwycięzcą tego pojedynku. Chyba musimy przeprowadzić rozmowę z Krzyśkiem. Co tam się wydarzyło? Nie, załoga 55. Tak, to jest kasa trzecia. Karol Lemański, Darek Chałupnik. Reprezentanci naszego klubu. No a z drugiej strony także rodzynek na rajdowych trasach. Alfa Romeo 156. Dominik Wąsowicz, Justyna Wąsowicz. Ale to oczywiście znane z udziału w sporcie, ale tylko i wyłącznie w wyścigach samochodowych. Tu nawet swego czasu przez kilka lat bardzo popularny puchar Alfa Romeo 156 prowadzony właśnie tutaj w Polsce u nas na torach wyścigowych. Kilka takich jeszcze wyścigów gdzieś zostało, natomiast to nie jest jedna z nich, to jest auto z cywilnego przygotowane do sportu. No i zobaczymy, jak na razie poradziło sobie lepiej niż ponad 20 załóg, które nie dotarło tu do Koszalina. Popadło ofiarą awarii gdzieś na lotnisku w Zegrzu. I niech ktoś jeszcze im powie, że Alfy są awaryjne.